Idzie system dynamics i czas na kolejny odcinek Patrzem okiem Silvera. Mentalnie z Silverem dalej jestem. Patrz pierwszy patrz w tym roku, patch 9.1 i początek sezonu zaczyna się. Uwaga, 13 set. Co to jest, 13 set? 13, no, w piątek o 13 się zaczyna sezon. I więc ten, ostatnio właśnie zaczyna znowu grać w lala, ale ja nie wiem na jakie pozycji w końcu będę grał. Nie może po prostu będę sobie brał autofile. Albo jakiś tak będę wybierał, co gra coś innego. Ehm, tak, set wychodzi. Nagram go jutro. Spokojnie. To ehm, nagram go. Postać w końcu jakaś prosta. Rajet wypuścił i według mnie dobrze, bo za dużo było tych skomplikowanych mm. czempionów ostatnio. Więc fajnie, że właśnie taki podstawowy, typowy czempion wyszedł. Ehm, tak, Aufelios. Prędkość tu jest zmniejszona o 5 jednostek. Zowie zmniejszono o 30 i RK, jeżeli jest obszarowe Infernum, jest zmniejszone o 25% wzmocnienie obrażenia w przypadku długorzędnych celów. Ale te nerwy to są za małe na Ofeliosa. No bo nie, po... Ofelioz wyszedł w tamtym paczu, tak? Ofelioz wyszedł w tamtym paczu i normalnie on normalnie powinien mieć. winrate win na poziomie, nie wiem, 40 iluś, nie? A z tego co widziałem, to on ma winrate na poziomie 50 co na mniej. 51. I to tak podstawowy, więc... No, coś jest nie tak. Bo jeszcze będą go nerfić na pewno, ale dalej według mnie to będzie ban na solo kolejce. Auderium Sol, e, podstawowe obrażenia gwiazd zmniejszone na pierwszych poziomach. na pierwszy poziomie jest zamiast 16 bije 12. Mm. Okej. Okay. No, eee, tam w vel, Gameie, żebyś tak nie puszował, nie? Za pomocą tych gwiazdek swoich. No, Audelion, według mnie, po tych zmianach, no nie jest grywany, Jeż, kiedy po prostu musisz, jeśli jest timer, po prostu na te gwiazdy, nie? A nie, że sobie wybierasz, kiedy chcesz, a tak to i trochę sekund mija, i gwiazdy się chowają, więc Aurelion tak średnio. Azir. Obrażenia podstawowe zwiększono 25 na każdym poziomie z Erki. Czas działania ściany o 2, 2 sekundy dłużej. Eee. A to tylko na R, więc nie ma tragedii. To nie powinno zrobić. Nie powinno Azida przywrócić do gry profesjonalnej na pewno. Korki i obrażenia podstawowe na pierwszym poziomie są takie same. Na drugim poziomie 10 więcej i na ostatnim poziomie 20 więcej. Też mały bufik dla Korkiego. OK. Korki też mały zgrany, ale chociażby nie weszła ta meta yy, Azir Kotki, nie? Chociaż kotki ta z A No dobra. Nieważne. Korki, leciutkie buffy. Jax potęga mistrza, korzysta teraz z efektów odszarnie długinso. O, proszę bardzo, więc to jest ciekawe, więc to jest fajny buffik na Jaxa, jak grać pod ginco. A zazwyczaj się gra Jaxem pod ginco, pamiętajcie. E, Q, obrażenia eks, eks, eksplozja. Na pierwszym poziomie obrażenia takie same, ale skalują się z każdym kolejnym poziomem o 5. Na ostatnim poziomie jest to 30, 25 więcej. A z pokobówką na nie ma tragedii. Kalista przyrost zdrowia ma zwiększony o 11, przy pancerza ma zwiększony o pół. No lekko bufią to kalistę. Kalista jest ok na early game, ale kalisto musisz mieć. Dobrego supporta jakimiś cycykami, ewentualnie jakiegoś dobrego healera i Kalista pod Conquerora jest ok. Jest ok, grałem, nie ma tragedii z nią, ale dalej, no nie jest jakaś mocna. W, 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 w lejcie już traci, nie? Ale dobra. Kas no Kalista jest, jeżeli ktoś umie grać Kalistą i jeżeli ktoś chce szybko zniszczyć mecz, nie? Wygrać w 20. Minucie, wtedy Kalista jest ok. Kasadin, prędkość ruchu zmniejszona o 5 i czas trwania zwiększonego kosztu many. R. Kasadina teraz wyświetla się w ramce wikony tej umiejętności. więc akurat to jest? Co yy, akurat, akurat to jest spoko? Taki mały ten, ale ale te 5 ruchów jednostek, no to nie jest do dużo, ale to zawsze jest tam trochę, nie? Kog'Maw, e, teraz e, tak samo, to jest ta sama, ta sama zmiana co u bo obydwoje mają tak, że z każdą użytą r bo używają więcej many, nie? Monde Kaiser, czas e, działania, umiejętności biernej 4, 5, 4 sekundy zamiast 5 i prędkość ruchu 3% na poziomach 1.18, czyli po prostu nerfią e, e, late game'owy prędkość ruchu, no to jest ok. To jest okej, okay. Mordekaiser w dobrych rękach jest bardzo mocny, ale no też nie jest taki za silny, więc taki malutki nerfik dla Kaisera jest okej. Okay. Nami, błogosławieństwo z E, zamiast wzmacniać kolejnych trzech ataków podstawowych celu, teraz wzmacnia 3 kolejne ataki i umiejętności, zaglądzie obszarowe, wzmocnione błogosławieństwo zadają o 33. Do 66% mniej obrażeń jednostkom nie będących bohaterami. Aha, czyli namieniony jak jakieś. Co tam, na przykład Niko? Niko będzie dzięki temu zadawała mniej obrażeń z Q, ale to mimo wszystko jednak więcej, więc to jest fajny bufik. Więc to jest fajne, że teraz też działa na umiejętności, nie? Więc to jest akurat spoko. Więc nie tylko więc nie tylko ATK po prostu będą z niej korzystać, ale też Mitliner, że na przykład Sedwani no, sejuani z fana i tanki są w miarę okej okay teraz Więc może ja wrócę na tą dżunglę i znowu będę mynował Sejuani. Nie no ale tak, to zdrowia ma 5 HP co poziom, więc jest OK. Umiejętność bierna, czyli to nie pancerz cały Eee, statystyki początkowe są takie same, ale o 0,15 lepiej się skaluje z pancerzem i z emerami. Z emerami, z, eee, z magic resistami. <laughs> Obrażenia podstawowe zwiększone o. na pierwszym poziomie jest to samo, ale później zwiększane co 10 do 40 na ostatnim poziomie. Ale i tak, mak... Ej, tak maksujecie ostatnie. Pamiętajcie o tym, nie? Bo to, HP... Bo to wam nic nie da tak naprawdę bo i tak tego E nie zawsze będziecie mogli użyć, nie? Sejuani jest dobra na przykład z Braumem, bo wtedy jest Brownie to taktyka, no i ona lubi jak są mele postacie głównie. Bo jak są same i Renge, to Nikki nie nastakuje Stuna, tylko na sama, nie? Więc na przykład taki Renekton i Sejuani jest ok, Yasuo i Sejuani jest ok, I tak to wygląda, nie? Shiwana. Umiejętność biedna. Siwana na stałe zyskuje 5 punktów dodatkowego dodatkowe odporności na magię za każdego smoka żywiołów i starszego smoka zabitego przez tej drużyny. Dusza podniebnego smoka teraz przyspiesza generowanie fury. szywany od 10-20, 30 40%. To jest akurat fajna zmiana, ponieważ pamiętajcie, że RK siwany nie ma czasu odnowienia, więc i tak dla niej cloud był useless. Znaczy. Sam. Ymm. znaczy Inaczej, sam yy, sam Cloud jako smog był ok, ale yy, dzięki temu, że teraz będzie szybciej stakować furię przy Cloudzie, to jest akurat bardzo fajna zmiana dla Śiwany. Skalowanie obrażeń zadawanych o oznaczonym celom yy, z E, yy, teraz tak, o 0,5% więcej maksymalnego z celu i limit obrażeń zadawanych zadawanych oznaczonym potworom 50 więcej. Więc będzie szybciej czyściła tą dżunglę, więc to jest akurat fajna zmiana. No, Siwona... Pod AP, albo nawet ta zwykła pod AD może być ok, Znaczy dalej nie będzie super grywalna, ale będzie... Będzie ok. Sylas, e, ta tak, podstawowe statystyki z lasa są zmniejszone o 60! Ale przy zdrowia jest zwiększono o 20, pancerz jest zwiększony, czyli, czyli na poziomie na poziomie piąt, na poziomie 4 niż będzie miał tyle samo HP, więc po prostu to jest buff tak naprawdę, tylko te pierwsze trzy poziomy będzie miał gorsze, nie? E, pancerz ma zmniejszono o 5, przyrost pancerza ma za to zwiększone o 1 Odporność ma, na magię ma zmniejszone o 7 ale przy dozdowie ma zwiększone o pół jeżeli chodzi o podstawowe statystyki. Teraz, umiejętność bierna. Skalowanie obrażeń w przypadku głównego celu jest yy, to z 1,1 całkowitych obrażeń od dodatku, to się nie zmienia, ale skalowanie jest zwiększone o 0,05 z mocą umiejętności. Obszar działania pasywki jest y, zmniejszony za to o 100 jednostek, To jest 300. Teraz zapewnia Sylasowi 60 prędkości. Teraz zapewnia Sylasowi 60% jednolkości ataku, gdy się nie odnawia. Eee, Petr, Petrucytowa eksplozja zamiast dwóch ładunków są trzy. Wykańczanie teraz. Wykańcza sfory będące celem drugorzędnym i mającym mniej niż 25 punktów zdrowia. Więc to jest akurat, pomoże mu trochę w tej farmie. Q. Eee, czas odnowienia jest zwiększony o jedną sekundę na każdym poziomie. Obrażenia łańcucha są zmniejszone o 5 na pierwszym, na ostatnim o 45 i skalowanie jest zmniejszone o 0,2, ale za to obrażenia wybuchu są zwiększone o 15 na pierwszym poziomie i na ostatnim poziomie aż prawie o 95. I skaluje się jeszcze 0,2 punkty mocy umiejętności lepiej. Redukcja obrażeń wybuchu zadawanym stworom. Teraz jest od 35 do 60%, ale to po prostu, żeby wyrównać to, że obrażenia wybuchu są mocniejsze, żeby żeby nie zadawać tyle samo obrażeń. Spowolnienie wybuchu już nie spowalnia trawionych wrogów na dwie sekundy. A spowalniało? Tak, spowalniało, no, ale nie, nie grałem z lasem. Próbowałem go na dżungli, jak jeszcze był mocny na tej dżungli, ale jakoś nie. Nie potrafiłem, nie Już nie może zostać rzucone podczas E prowadzenia, czyli, aha, czyli po prostu teraz yy, nie możecie w tym czasie jak, jak rzucacie łańcuchy, to nie może być w tym samym momencie już użyta Q, ok. W, użycie kwiopijcy nie resetuje już ataku podstawowego Sylasa, czyli tu jest nerf. Obrażenia z W jest, statystyki stał, podstawowe zostają takie same, ale skaluje się o 0,2 punktu o 20% po prostu lepiej, no. Czas odnowienia na początku jest tak samo, a na ostatnim poziomie na piątym jest 4 sekundy szybciej. Już nie zadaje obrażeń zwiększonych o 50% celom, który poziom zdrowia wynosi mniej niż A Czyli to już nie będzie taki finisher. Często to wus się używało, żeby po prostu kogoś dobić, nie? A teraz tego nie będzie. Zwiększone leczenie Wartość leczenia jest zwiększona zależna od zdrowia Sylasa. Maksymalnie o 100% Ty poziom jego zdrowia wynosi 30%. Okej. Okay. To po prostu to jest chyba buff? Z tego co widzę. A nie, dobra, to może być net, bo to jest zależne od zdrowia Sylasa, a nie od demedur. OK. Koszt many zwiększony. Uhu. Jak było 40 cały czas, to teraz jest 30 więcej. Na pierwszym 70 i na ostatnim 110. OK. E. Użycie ucieczki nie resetuje już ataku podstawowego. Czyli E też już nie resetuje autoataku. Obrażenia, dru czyli uprowadzenia. Czyli tych łańcuchów. O 10 punktów więcej na pierwszym poziomie. Na ostatnim jest... Co? Okej. Okay. Na pierwszym poziomie jest 10 więcej. Na ostatnim jest aż o... 150% więcej i jeszcze skaluje się o 0 o 80% mocniej. Czyli będzie miał teraz naprawdę duży damage. Nie daje już tarczy chroniącej przed obrażeniami magicznymi. No to ta tarcza to zniknęła, no to to jest za coś. Czas odnowienia na pierwszym poziomie to samo, na ostatnim 4 sekundy krócej. I blokada 0,2 sekundy przy poruszaniu się, jeśli uprowadzenie traficel. cel. Poruszaniu się po użyciu uprowadzenia. Aha, że po prostu teraz na to, na te 500 sekundy będzie zawsze Sylas stał w miejscu, nie? To takie minimalne jest. Ale przynajmniej nie ma tej blokady 0,2 sekund, jeżeli traficie cel, nie? I RK rzucenie przyjęcia nie zetuje już ataku podstawowego Sylasa. Ja nie wiem, Riot ostatnio, naprawdę oni często robią teraz tak. Tak samo, było za Kali, tak samo było z Akali, tak samo było z Irelia, z Irelia trochę mniej, ale też tak było. Teraz jest tak z Sylasem, już kiedyś raz też. Który jeszcze był jakiś nowy champion taki, To był zmieniany często? Pyke był zmieniany, żeby był bardziej supportem, ale to tak trochę się nie liczy. Ja muszę popatrzeć jeszcze, on był zmieniany to nie raz. I tak z tych nowych championów jeszcze tak patrzę, może kogo znajdę. A Feles jeszcze nie, dopiero, dopiero drugi pasz będzie jego. Senna też nie była zmieniana, dopiero ktoś patrzy z jej. Renekton nie, Rengar nie, Talon nie, Veigar, Mundo, Shen, Morgana nie. Kamil była zmieniana, żeby nie była grana na czungi. Talia była zmieniana w cholerę razy. I teraz nie wiadomo, gdzie nią grać tak naprawdę. Więc y, często jest tak, że Riot wypuszcza postacie, Są się okazuje, że są za mocne, później je nerfią, zdychają, a później próbują je, z nimi coś zrobić, nie? To jest właśnie ten problem cały. Za dużo czempionów jest w tej grze. Um, Okej, okay, dobra. Warus, przebijająca strzała. Czas odnowienia zmniejszono o 2 sekundy na każdym poziomie. Skrócenie czasu odnowienia przy wysadzaniu ładunków do składu 3 sekundy. Okej. Okay. Waj. Waj pozostaje niepowstrzymana również, kiedy wymierza podbrudkowy. Lekki, nawet ja bym mógł to nazwać bugfixem, a to jest leki bufik dla waj. Że po prostu będzie przez cały, cały okres trwania erki będzie nie nie będzie mogła być targetowana tak nie powstrzymana no unstoppable czyli żadnych ceceków i tak dalej już nie tylko jak leci ale też jak daje na przykład ten swój podrukowy nie zyra yy, spowolnienie na e yy, 25% ale kumuluje się teraz do dwóch razy ale jedna roślina może spowolnić tylko raz okej. Okay. Okej, okay. no dobra, i teraz tak. Reliktowa tarcza i stalowe na ramienniki, to jest ten sam przedmiot, tylko jeden jest podapajony, a jeden jest podapajony. Podstawowa regeneracja zdrowia jest 25% na, pier na pierwszym, na pierwszy na na, inaczej, na podstawowym przedmiocie. Na pierwszym upgrade'cie jest 50% podstawowej regeneracji, i na ostatnim jest 100% podstawowej re regeneracji, ale za to moc umiejętności i tak samo jak AD jest zmniejszone. Moc umiejętności przy perliktowej tarczy jest zmniejszone o 15. Obrażenia od ataku są zmniejszone o 9. Widmowy sierp, regenerację many teraz daje 25%. Regeneracja many na pierwszym upgrade jest 50. I na tym ostatnim na całym skończonym itemie jest 100%. Ale obrażenia od ataku są zmniejszone o 25, jeżeli chodzi o sierp. I Zdrowie jest zmniejszone o 50. A jeżeli chodzi o Złodziejki Czarów. To regeneracja many tak samo 25, 50 i 100. Ale zdrowie jest zmniejszone też o 50 i moc umiejętności jest zmniejszona o 15. OK. Według mnie jak najbardziej, bo według mnie te liczby tutaj one były zawyżone. Zwłasz, no, zwłaszcza tutaj, bo tutaj masz. Ja, mieliście 35 obrażeń, a nie tutaj. 30, 30 punktów mocy umiejętności, jak na tanka to jest za dużo. I często, i można było nawet zrobić tak, że. że nie wiem, że jakaś. No nie wiem. Nie wiem, jakąś postać miałem na myśli. Dobra, nieważne. Jakąś postać miałem na myśli, ale wypadło mi teraz z głowy. Nie będę przedłużał. Opis zdobywcy wyświetla teraz całkowicie uzyskane leczenie. Także kiedy na jedzie się kłusują na tę dunę na tablicy wyników, to jest po prostu jakaś tam poprawka. Prototyp. Czas odnowienia od 5 do 3 sekund dla pokaretów walczących z warciu idzie od 9 do 7 sekund dla pokaretów walczących z dystansu. Ale to nawet nie chodzi o to, że ten jest kiepski, tylko po prostu ta duna jest. Znaczy nie, ta duna jest kiepska, ale nieważne jak ją bufią i tak ona będzie kiepska bo nieważne jakby system się nauczył, jaką, wy, jaką byście chcieli runę, to i tak nie zawsze chcielibyście tą runę, którą to, to to wam da. ok, Naprawione błędy. I tutaj jest jeden. A, i tutaj jest tak, jedna ważna zmiana. Po pierwsze, taka była Diana i był Udyr pod adenta byli grani. Teraz nie znajdzie. O, zdjęcie spadło bo teraz właśnie Ardent yy, nie aktywuje się na bohaterach, którzy osłaniają taczę samych siebie. Więc jeżeli właśnie Diana korzystała z tego, bo był bóg taki albo po prostu się no bóg był po prostu i Diana dzięki temu dostawała atak Spida i tacz miała też nie. Więc teraz to już nie działa, więc Ardent jest znerwiony na postaciach, które same się dają sobie tacze. No, i tu ciekawa, jeszcze nie wiedziałem, że jest taki błąd. Q warwicka, czyli Q, nie zużywają już many i nie zaczynają się odnawiać, gdy ich cel umrze podczas rzucania tej umiejętności. Więc to jest ok, bo nie przypominam sobie, że miałem taką sytuację, ale warwickiem miałem dawno i mogła mi wypaść z gry. Nie z gry, z głowy, proszę. Mogła mi z głowy wypaść, więc. Więc tak, ale widocznie taki błąd był. Dobra, to są skórki. Jeszcze tak zrobimy postaci chyba z jeszcze będą, skórki więcej. To jest tak, to jest Sylas. Sylas wygląda ok na Splash Arcie. To jest Garen. A, nie Aha, to jest Mega Kingdom Jax Prestige, co? Nie, to jest Garen. Dobrze. Tu jest Draven. Tu jest Set. Skórka do nowej postaci. Tu jest Leona Splash, tak, tu jest Leona, tutaj jest Jax Czyli Garnet dostaje skórkę prestiżową i to jest tak, to jest Sylas, według mnie wygląda OK. Wygląda spoko na tym tym. Wygląda OK, nie wiem czy ta skórka powinna kosztować tyle co Epic, ale no chyba, że animacje ma zmieszane. To jest Jax Chroma, to jest tutaj Wena Chroma, to jest do Setak Chroma i to jest do Leony Chroma. No i dobra, to było na tyle. Dzięki za oglądanie. Powodzenie na rankedach to było na tyle na razie.